Nazywam się Justyna Duriasz-Buchek, jestem z Fundacji Wspomagania Wsi, która organizuje konkurs tam o Ameryce, tutaj są dwie laureatki, ale też mamy wspólną inicjatywę z Kolegium Civitas, która nazywa się Wszechnica i polega na tym, że tam w internecie umieszczamy pewne, jak to się mądrze mówi, zasoby edukacyjne. I teraz w ramach działalności zarówno tej Wszechnicy, jak i tego naszego konkursu No America inaugurujemy cykl pięciu wykładów pod zbiorczym tytułem Dzisiejsza Ameryka – mity i rzeczywistość. Pierwszy wykład wygłosi profesor Szklarski, ile jest demokracji w demokracji, Ameryka i wybory. O kolejnych wykładach będziemy Państwa informować dzięki adresom mailowym, które zostawiliście na tych listach. Zapraszam. Tak, miejmy nadzieję też, że Państwo powiecie innym, żeby przyszli i posłuchać, bo tak to jest, że Ameryka każdemu w Polsce w duszy gra. Wszyscy prawie jak ze zdrowiem o Ameryce dużo wiedzą i się na niej znają, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bo to wcale nie jest taki prosty system polityczny. Ja o systemie oczywiście nie będę Państwu opowiadał jako takim. Skupię się na wyborach i tym, co one znaczą w amerykańskiej demokracji i jakie one tak naprawdę są, bo jak pani Justyna mówiła, tematem przewodnim dla całego cyklu wykładów są mity o Ameryce. Amerykańskie mity czy mity Ameryki. Mity, które możemy sobie zdefiniować jako no, pewne wyobrażenia potoczne o tym, jak to się w tej Ameryce różne rzeczy dzieją i czym ona jest. I ja, ponieważ uczę dużo zajęć z polityki i tutaj, i w Ośrodku Studiów Amerykańskich, to świetnie rozumiem, na czym polega trudność, jeżeli ktoś by przykładał do amerykańskich realiów europejskie kryteria. Myśli sobie partia polityczna, myśli sobie władza ustawodawcza, władza legislacyjna. To ja już wiem, co to jest, wiem, z czym to się je, bo to są pewne definicje, określone założenia, co to jest kampania wyborcza i tak dalej. A rzeczywistość amerykańska jest na tyle odmienna, że zasługuje, właściwie wymaga, nawet nie zasługuje, bo jest ciekawa, fascynująca. Ja będę starał się mnóstwo różnych ciekawostek Państwu również opowiedzieć, ale jest też na tyle inna, że wymaga takiego porównawczego spojrzenia, więc proszę się nie gniewać, jak ja czasem nie o Ameryce, tylko będę wtrącał jakieś porównania z naszą rzeczywistością. A te mity i wyobrażenia o tym, jaka Ameryka jest, biorą się często z tego, że no, czytamy o niej, oglądamy telewizję, oglądamy filmy i stąd nasza wiedza. Ja skorzystam z własnego doświadczenia i z własnych badań, żeby Państwu zaprezentować moją wizję tego, czym są amerykańskie wybory, przygotowaną właśnie z perspektywy europejskiego spojrzenia na amerykańskie realia. Ponieważ to nie są zajęcia i to nie jest wykład taki czysty, więc myślę, że to taka formuła z jakimś czasem na pytania, prawda? Więc ja postaram się tu, upoważniam do pilnowania czasu, postaram się jakoś w godzinkę opowiedzieć, może krócej, a Państwa bardzo proszę o robienie notatek, w sensie takim, że może o coś zapytać, może coś nie do końca jasne, może nasuną Wam się pytania, tylko bardzo proszę nie zadawać jednego pytania, kto wygra wybory prezydenckie w 2012 roku, bo na to pytanie nie odpowiem, bo odpowiedzi dzisiaj jeszcze nie znam. Także proszę zobaczyć, jaki jestem dobrze przygotowany do prezentacji. Pytanie jest, ile jest demokracji w demokracji? Nawiązuje do jakiego filmu polskiego? Nie, to nie miś, ale ile cukru w cukrze było? Pytanie, prawda? Poszukiwany, poszukiwana i pytanie,
ile jest cukru w cukrze? To nie jest takie głupie pytanie, sam je ułożyłem. Ile jest demokracji w amerykańskiej demokracji? Bo chciałem zacząć od pokazania Państwu na... Nie, pokazania, nie wiem, dlaczego nie działa. Powinno. A, dobrze, już działa. Takie proste rzeczy. O, widzicie, jeszcze lepiej przygotowany jestem. To są maszyny do głosowania. Ci panowie, to oczywiście odegrana jest scenka sporu, który to dzisiaj oddaje to niestety dzisiejszy stan emocji amerykańskich na temat własnej polityki. To, co znajduje odzwierciedlenie w wyborach. My spotykamy się dzisiaj dlatego, że niecały miesiąc temu były wybory amerykańskie do Kongresu, prawda? I one troszkę namieszały w amerykańskiej polityce. Ja Państwu wyjaśnię, co i dlaczego się tak wydarzyło. Ale zacząć chciałem od teorii, takie troszkę akademicko. Na tablicy mamy, czym są, powinny być wybory. Założenia, które jeżeli wybory mają być wyborami, to one powinny spełniać tę funkcję, prawda? Powinny wskazać to jest wybór rządu na czas kadencji, konfrontacja programów wyborczych powinna mieć miejsce w wyborach, prawda? Ja się później odniosę do tych wszystkich pytań czy problemów w trakcie wykładu, bardziej lub mniej bezpośrednio. Wybory wybierają kandydatów na urzędu, wyłaniają rządzących przywódców, prawda? Czyli powinna być rywalizacja wyborcza, prawda? Nie dla wszystkich, oczywiście, jak najbardziej. Proszę, zapraszamy na drugą stronę, tam jest więcej miejsca. Tam poza tym jakaś cezura wiekowa nam się zrobiła, nie wiem dlaczego. Potem wymiana elity, zwracam Państwu uwagę na to, czym powinny być wybory, wymianą elit. Ja Państwa oczywiście prowadzę w tę stronę, bo później się do tego odniosę za chwilę i zobaczymy, na ile amerykańskie wybory w ten sposób właśnie funkcjonują. Wybory to najważniejsze święto demokracji, w związku z czym frekwencja wyborcza powinna być jak najwyższa, prawda? I znowu będziemy się o to pytać, jak to jest w Ameryce. Konwersacja, czyli wymiana, rozmowa między różnymi aktorami na scenie politycznej. Nie krzyki, nie przepychanki, tylko rozmowa. Tam są wybory, prawda? Rozmowy, właśnie wybory to jakby podkreślenie obywatelskości ze strony obywateli. Znowu zamanifestowane przez uczestnictwo w wyborach, prawda? Wybory również to jest pokazanie pewnego spektrum politycznego, od prawej do lewej strony różnorodnych poglądów. Powinny one dać upust pluralizmowi, który w społeczeństwie istnieje. Zobaczymy, jak z tym jest w Ameryce. Rozmowy, znaczy wybory to równocześnie tworzenie, czy ja pisałem, podtrzymanie pewnej tożsamości politycznej u wyborców, bo są w końcu zmuszeni ludzie do tego. W sondażu to można powiedzieć, popieram, nie popieram, podoba się, nie podoba się, nie ma to żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli są wybory i trzeba już zaznaczyć coś na karcie czy w maszynie głosującej, to już ma to taki posmak ostateczności, czyli rzeczywiście musimy wiedzieć, kim sami jesteśmy, skoro zagłosowaliśmy tak, a nie inaczej, więc one mają pomóc nam skrystalizować nasze własne poglądy. Wybory powinny być tym wydarzeniem, które umacnia partie polityczne, prawda? Bo zakładamy, że jak wybory, to jakiś program, jakieś struktury wyborcze, partyjne, które jakby pokazują, że partia jest sprawna i działa w społeczeństwie, prawda? Wyłonienie większości większości z naciskiem na większość tutaj, to jest też funkcja wyborów, żeby wiadomo było, kto jest odpowiedzialny za sprawowanie rządów. Komu przypisać
porażki i kto bierze zasługi za to, co się będzie działo między jednymi a drugimi wyborami. To też jest funkcja wyborów, żeby wyjaśnić tę kwestię, prawda? Ułożenie tego od lewej do prawej, żeby zobaczyć, kto jest lewicą, kto prawicą, to jest też funkcja wyborów, żeby uporządkować scenę polityczną. To powinny zrobić wybory, taką funkcję powinny one spełniać. Wreszcie one legitymizują, to znaczy potwierdzają, że ten system dobrze działa. Potwierdzenie przez uczestnictwo w wyborach przede wszystkim i to albo udział w dyskusjach w taki sposób, no właśnie konwersacyjny, prawda? Bo to pokazuje, że korzystamy z możliwości, które nam stwarza system polityczny. To również mają funkcję kulturową wybory. One mają nam pokazać ten związek między tradycją, historią, wartościami kluczowymi dla danej społeczności, a rzeczywistością polityczną, że to nie jest tak, że wartości sobie, tradycja sobie, a polityka sobie, prawda? Wybory łączą te dwa porządki, porządek symboliczny i porządek polityczny i za pośrednictwem wyborów to połączenie tych porządków się odbywa. Zobaczymy, jak to jest w Ameryce. No i wyborcy, przede wszystkim wybory, takie ostatnie tutaj punkt, który zaproponowałem, to jest jakby podkreślenie wartości równości. Jeżeli gdzieś mamy widzieć równość w społeczeństwie, to możemy nie widzieć jej, bo ludzie mają różne domy, różne samochody, różnorodnie ubrani, ale jeden człowiek i jeden głos, ta zasada obowiązuje przy wyborach i sprowadza każdego do tej samej roli. Wyborcy z jednym głosem, prawda? I gdzie, jak nie w najstarszej demokracji, najstarszej, sprawnie działającej, bez przerwy działającej demokracji, właśnie takiej, jaką jest amerykańska demokracja, mielibyśmy mieć potwierdzenie tych reguł. Właśnie tam powinniśmy mieć potwierdzenie tych wszystkich zasad związanych z wyborami. Ja troszkę przewrotnie tak może, czy idealistycznie zasugerowałem te różne rozumienia wyborów, bo większość mojego wykładu będzie poświęcona temu, że tak nie jest. Albo że jest to w sposób dalece niedoskonały, albo jedynie cząstkowy realizowane w Stanach. Każda z tych zasad podlega w jakiś sposób podważeniu w Ameryce. I temu będziemy, o tym będziemy rozmawiać. Karta do głosowania. Jak wygląda? Przykładowa. Bo kart do głosowania jest setki różnych wzorów. Amerykańskie wybory nie są organizowane przez krajową organizację, która nadzoruje to, czym są wybory, jak wygląda karta do głosowania. Taka przykładowa karta do głosowania w Stanach Zjednoczonych może wyglądać w ten sposób. To akurat jest jakiś kawałek kartki, bo karta do głosowania może mieć, jeżeli by była na papierze, to one często takie starego typu maszyny do głosowania, gdzie była taka jak jednoręki bandyta, trzeba było pozaznaczać najpierw, kogo się chce wybrać, a potem się stawało z boku, jak w Las Vegas się ciągnęło taką wajchą i to robiło dziurki w karcie do głosowania, która była tej wielkości i ona wpadała do pojemnika, prawda? Takich kart już nie ma, a to szczególnie po 2000 roku, gdzie wybory zakończyły się, wybory prezydenckie zakończyły się no, prawie że klęską, koniecznością przeliczania głosów na Florydzie i zupełnie nie wiadomo było, jak te głosy przeliczać. Zobaczycie Państwo sytuację tę z Florydy z 2000 roku. Pokażę Wam, bo to jest bardzo śmieszne, a jednocześnie pokazujące, z jak wielką atencją można traktować proces wyborczy. To, co chciałem Państwu powiedzieć przy okazji tejże karty do głosowania, to proszę zwrócić uwagę na różnorodność wybieralnych stanowisk. To nie jest, wybieramy sędziów, wybieramy szeryfów, wybieramy wręcz osoby, które będą sprzątać zwłoki z ulic. Większość stanowisk w Ameryce to są stanowiska wybieralne. We władzy lokalnej, oczywiście na poziomie krajowym to jest tylko prezydent,
wiceprezydent i członkowie kongresu. Na tym poziomie obywatele nie wybierają więcej niż swoich 435 kongresmenów, 100 senatorów, prezydenta i jednego wiceprezydenta. Natomiast na poziomie stanowym i lokalnym obywatele mają ogromną możliwość wpływania na to, kto będzie nimi rządził, zarządzał. Czyli demokratyczny charakter wyborów amerykańskich polega przede wszystkim na tym, właśnie na różnorodności wybieralnych stanowisk. Jeśli wpiszecie Państwo sobie, jeśli będziecie chcieli, to się nazywa ballot, jeżeli wpiszecie sample ballot, próbna karta do głosowania w internecie i będziecie chcieli popatrzeć, zobaczycie ich dziesiątki z różnych okręgów, z różnych miejsc, gdzie będą szalenie ciekawe. Na przykład, sędzia. Wybieramy sędziego. Tak? Wybieramy jakiegoś komisarza z różnych okręgów. Skarbnika gminnego wybieramy. Tu znowu mamy sędziów, urzędnika gminnego, przedstawicieli do władz lokalnych. Wybieramy, to Państwa może interesować, członków kuratorium. W ten sposób uczniowie mogą wybrać tych, którzy rządzą szkołami. Kuratorium pochodzi z wyborów i Państwa rodzice mogą startować w wyborach do kuratorium i to jest zupełnie, to jest zresztą bardzo popularne miejsce, o które się biją ludzie, bo to jest takie bardzo szalenie namacalne, prawda? Sędzia, ja tutaj wybrałem akurat te sędziowskie, żeby pokazać, że nie tylko władza ustawodawcza, nie tylko władza wykonawcza, ale również władza sądownicza w Ameryce pochodzi z wyborów. Więc to jest dobra demokracja, bo ludzie mają wpływ na każdy pion władzy. No, natomiast jeśli chodzi o technikę wyboru, nie o same maszyny, tylko o samo głosowanie, czym się ludzie kierują, wybierając. Prawda? Tutaj zaproponowałem takie dwa pojęcia. Straight ticket, czyli głosowanie na wszystkich z jednej partii. Tylko 16 stanów na karcie do głosowania ma taki punkcik, gdzie można zaznaczyć w maszynie. Chcę głosować tylko i wyłącznie na kandydatów jednej, jedynej partii. Wystarczy to jedno miejsce zaznaczyć i na całej karcie do głosowania wszyscy z jednej partii będą wybrani. Z tej opcji, jeśli już mówimy o tych 16 stanach, gdzie ta opcja istnieje, korzysta mniej więcej do 20% wyborców. To są ci, powiedzielibyśmy, że to jest ten twardy elektorat. To są ci, którzy nie zastanawiają się, kto byłby lepszy, kto byłby gorszy na dane stanowisko. Natomiast podobnie, nawet większa ilość wyborców, jak już się podliczy te głosy, okazuje się, że głosuje w sposób taki, że wybiera między kandydatami różnych partii. My się przeważnie koncentrujemy na dwóch. Zobaczycie Państwo też, zaprezentuję Państwu cały slajd, gdzie będzie wyświetlone będą nazwy różnorodnych partii. Zobaczycie, że ich jest tam bardzo dużo. Ale wyborcy głosujący tak zwany split ticket, czyli dzieląc swój głos dzielą republikanin, demokrata, partia praw naturalnych, libertarianin, w zależności od tego, co im się podoba. Takich wyborców statystycznie ujmując jest między 17 a 28%. Zależy to, czy mówimy o wyborach prezydenckich, czy to są lata, kiedy są prezydenckie, czy lata, kiedy nie. To różne są obliczenia. 1/3 wyborców uważa się za takich, którzy nie są związani z żadną partią wyborczą. To jest rosnąca grupa. 1/3 rosnąco, tak zwani niezależni wyborcy, którzy nie identyfikują się, wchodząc do lokalu, nie identyfikują się z żadną z partii politycznych. Uważają się za otwartogłowych wyborców. Oczywiście ja nie chcę tutaj opisywać samej mechaniki wyborów, ale amerykańska demokracja czy ten proces wpływu na to,
nie tylko kto będzie zasiadał we władzach, ale Amerykanie mają również wpływ na to, kto będzie się ubiegał o stanowisko we władzach poprzez system prawyborów. To jest i na poziomie prezydenckim, i na poziomie lokalnym, stanowym i lokalnym mamy prawybory, czyli selekcję kandydatów wewnątrz partii, nad efektem której jest wybranie tego jednego, który będzie się ubiegał o stanowisko sędziego, o stanowisko gubernatora, o stanowisko reprezentanta w kongresie. Te prawybory to jest rzecz rzadka w świecie, bardzo rzadka w świecie, szalenie demokratyczna i jak Państwo zobaczycie, czasami szalenie problematyczna. Wtedy, kiedy mamy rozdziew między wolą elit waszyngtońskich, a wolą wyborców w danym stanie. Może to doprowadzić do bardzo zabawnych sytuacji. Także jedziemy dalej. Mówiłem, że wybory to jest taki moment, kiedy możemy pokazać swoją obywatelskość, kiedy możemy wpłynąć na to, kto zasiadać będzie we władzach, również kto będzie się ubiegał o stanowisko. Tak? W prawyborach frekwencja jest przeważnie nieznaczna, to jest mniej więcej 10-15% elektoratu, to są ci najbardziej zainteresowani polityką. Oni uczestniczą w prawyborach i wyjątkiem był rok 2008, wybory prezydenckie, gdzie w prawyborach uczestniczyło ponad 20% wyborców, ale to ze względu na taką kandydaturę Barack Obamy i Hillary Clinton po stronie demokratów, dwie niezwykłe rzeczy, kobieta i afroamerykanin z wielkimi szansami na nominację, to galwanizowało opinię publiczną amerykańską i chętniej poszli do prawyborów. Przeważnie to jest mniej więcej 10-15%. Ale popatrzcie Państwo, to są dane frekwencyjne, one troszkę malutkie, może nie za dobrze je widać, ale popatrzcie Państwo, co to są lata prezydenckie 8, 4, 0, 96, 92, 9, 8 i tak dalej, co 4 lata. I popatrzcie Państwo, co się dzieje z frekwencją wyborczą. Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich ledwo przekracza albo sięga 50%. 50% bardzo mało. A w wyborach do kongresu i w wyborach lokalnych, stanowych, tam kiedy nie ma wyborów prezydenckich, czyli w tych latach, kiedy nie ma wyborów prezydenckich, ta frekwencja spada powiedzmy o 15%. Jest śladowa, powiedzielibyśmy. Jeżeli wybory mają być tą okazją do wymiany elit, okazją do zamanifestowania swojej obywatelskości, okazją do wpłynięcia, jaka ma być polityka, to amerykańscy wyborcy dość lekceważąco podchodzą do tego obowiązku. Oni dobrze wiedzą, że ta frekwencja jest nieznaczna, więc mają przygotowane świetne tłumaczenia. Dlaczego tak jest, że mało głosujemy? Pierwsze tłumaczenie, najważniejsze, to jest takie, że trzeba być zarejestrowanym wyborcą, żeby głosować. To znaczy, jeżeli tylko w ciągu między jednymi wyborami a drugimi, a Izba Reprezentantów to co 2 lata, Senat co 4, część 1/3 senatorów, prezydent co 4, gubernator przeważnie co 4, stanowe też mniej więcej co 3-4 lata. Jeżeli pomiędzy jednymi a drugimi wyborami ktoś zmienił adres, wystarczy, że przeprowadził się do innego mieszkania w tym samym budynku. On już nie musi się ponownie zarejestrować. Ja już nie mówię o ludziach, którzy jeżdżą za pracą, poszukują lepszej pracy, po całych Stanach jeżdżą z miejsca na miejsce. Takich Amerykanów pomiędzy wyborami jest do 15-20%. To jest ogromna ilość, mobilność społeczeństwa jest ogromna. Wiąże się to z obowiązkiem ponownego zarejestrowania. I nie można się rejestrować w dniu wyborów. Nad tym Amerykanie pracują. Jak to zrobić, żeby jak najbliżej wyborów można się było rejestrować? Przeważnie jest to mniej więcej na około miesiąc przed wyborami. Trzeba już być zarejestrowanym, żeby potem wydrukować odpowiednią ilość kart i żeby były te spisy wyborców. To jest duży problem. Amerykanie mówią, jeżeli przyjrzeć się frekwencji, jeżeli potraktować frekwencję 50% w prezydenckich i powiedzmy 35% w wyborach do kongresu i stanowych,
Ale wziąć, pomyśleć, że to nie bierzemy całą pulę wyborców, którzy mają odpowiedni głos, odpowiedni wiek i mogą już głosować, czyli 18 lat i więcej, nie są przestępcami i tak dalej i są sprawni umysłowo. Co jest ciekawe, tego wymogu nie ma w stosunku do polityków ubiegających się o urząd. Oni nie muszą być sprawni umysłowo, nikt ich nie bada, co czasami rodzi bardzo ciekawe konsekwencje. To spośród wyborców zarejestrowanych, jeżeli policzyć frekwencję tylko wśród zarejestrowanych, to to już nie jest tak źle. To jest w granicach 70-75%. To już taka jest przyzwoita frekwencja europejska, poza tymi krajami, gdzie wybory są obowiązkowe, prawda, kraje Beneluxu, to już nie jest tak źle. Amerykanie wtedy oddychają, liczmy tylko wśród zarejestrowanych, nie jest z nami tak źle. Prawda? Mówią, my głosujemy w zwykły dzień pracy, wy macie w Europie święto, macie wybory wypadają w wolny dzień, my głosujemy zawsze w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. No jest to utrudnienie. Jeżeli ktoś jest zalatany, uważa, że ten jego głos niespecjalnie wiele znaczy, to ma małą zachętę do tego, żeby gdzieś jechać, szukać miejsca wyborczego. Kiedyś, w dawnych czasach, wystarczyło pójść do pobliskiego baru, ale to było ponad 100 lat temu i zlikwidowano miejsca do głosowania w restauracjach i barach, bo prowadziło to do różnego rodzaju nadużyć. Zwolennicy kandydatów stawiali kolejki przed głosowaniem i były różne z tego powodu sytuacje. No, w końcu można było się napić za zdrowie wielu kandydatów, prawda? A potem jak trafić do urny tą kartą do głosowania, to jest nie takie łatwe. Także dzisiaj to są przeważnie domy spokojnej starości, na przykład centra handlowe, kawałek wydzielony, żeby tam sobie oddać głos. Szkoły też mogą być tak jak u nas, więc tych miejsc do głosowania jest całkiem sporo, tylko jest mniej chętnych, żeby korzystać z tych możliwości, iść głosować, prawda? Wrócimy jeszcze do tematu, dlaczego mało głosują. Na razie skoncentrowałem się na dniu głosowania i na tym, że ta frekwencja może nie jest taka zła, że konieczność rejestracji. To jest mapa wyborcza. Jakbyśmy ją powiększyli, to zobaczylibyście Państwo 435 malutkich kwadracików. Ona się składa z 435 malutkich kwadracików, bo tyle jest okręgów wyborczych w całych Stanach, bo zasada jest jeden kandydat z jednego okręgu. Zwycięzca bierze wszystko. Ordynacja większościowa w amerykańskich wyborach. Ten rozkład kolorów, ja dlatego tę mapę Państwu pokazuję, bo ona pokazuje nam rozkład kolorów, siłę różnych partii politycznych. Ten czerwony to są republikanie, niebiescy to są demokraci. U nas w Europie przyjęło się, że partie po lewej stronie spektrum politycznego to są na czerwono, a te konserwatywne czy są na niebiesko. W Ameryce jest odwrotnie, więc uważajcie Państwo, jak będziecie tylko rzucać okiem na mapę wyborczą amerykańską, żebyście się nie pomylili. Czerwony to republikanie, niebiescy to są demokraci. I jak widać, większość Stanów Zjednoczonych to są regiony bardziej konserwatywne. W ogóle Ameryka jest zdecydowanie bardziej konserwatywna niż nam się zdaje, jeśli oglądamy tylko filmy, seriale, oglądamy Hollywood i ją przez pryzmat Hollywood. Taka przeciętna Ameryka wydałaby się nam niesmacznie konserwatywna w swoich poglądach. Zobaczycie Państwo też, jak to wygląda, gdy pokażę taki slajd z ilością, z poglądami politycznymi kandydatów. Też zobaczycie, że oni są bardzo ładnie zgrupowani tylko po stronie takiej bardziej konserwatywnej. Jeśli chodzi o wyniki wyboru, bo to, co nas zainspirowało do tego wykładu, no to jest zmiana kontroli w Izbie Reprezentantów. Demokraci stracili większość. Widzicie Państwo wyniki, 67 miejsc mniej. To jest klęska.
To jest klęska. Przeważnie jest tak, że w okresie w wyborach pomiędzy wyborami prezydenckimi partia prezydenta traci 20-30 głosów przeważnie, ale nie 67, prawda? W związku z czym wszyscy analitycy, którzy tłumaczą nam to, co się stało, mówią, o, to klęska demokratów. Można by tak powiedzieć, jeżeli patrzymy tylko na wynik matematyczny i ogromny sukces republikanów, ponad 60%, 7 okręgów jeszcze jest w liczeniu. Tam, gdzie jest zbyt mała odległość, różnica między kandydatami, wtedy musimy z urzędu przeliczać. To znaczy Barack Obama będzie miał teraz konserwatywną izbę reprezentantów, znaczy będzie miał republikańską, to nie znaczy konserwatywną, bo taki republikanin wybrany gdzieś tutaj w Connecticut czy New Hampshire czy w Massachusetts to jest dużo bardziej liberalny czy lewicowy, po polsku mówiąc, niż demokrata wybrany w stanie Idaho. Także to jest tak gigantyczny kraj, że partie są tak niespójne ideologicznie, że niebieski tu i niebieski tu, czasami im dalej w poglądach politycznych niż niebieskiemu i czerwonemu z tego samego rejonu. To już byśmy weszli w sposób tworzenia koalicji w kongresie, jak później się tworzy politykę. Krótko mówiąc, ustawy w kongresie amerykańskim przechodzą przeważnie przepchnięte są przez koalicję, która składa się w 75-80% z członków jednej partii, w 20% z członków drugiej partii. Rzadko bardzo zdarza się głosowanie en bloc, czyli cała partia głosuje raz w jeden sposób, druga partia głosuje w sposób odmienny. W związku z czym na przykład przestrzegam bardzo przed używaniem pojęcia partia rządząca i partia opozycyjna. Szczególnie to pojęcie partia opozycyjna nie jest adekwatne, jeżeli opisujemy amerykański kongres i wybory amerykańskie, bo bycie w opozycji przeważnie oznacza w Europie bycie w mniejszości i trudności z przepchnięciem przez władzę ustawodawczą własnych planów, programów i pomysłów. W Ameryce to wcale tak nie musi być. Wystarczy znaleźć odpowiednią ilość członków kongresu, którzy by podzielali mój pogląd, widzieli również konieczność na przykład zajęcia się ratowaniem populacji bizonów. Jeżeli taki jest mój plan, a bizony będą pewno gdzieś tutaj sobie zamieszkiwać, to niebiescy i czerwoni demokraci i republikanie bardzo prawdopodobne, że będą głosować wspólnie, bo nie ma republikańskiego poglądu na bizony i demokratycznego poglądu na bizony. Ważne jest, żeby było ich więcej, żeby więcej turystów przyjechało i dudki zostawiło w miejscu, przepraszam, gdzie te bizony są. Podobnie jeśli będziemy na przykład mówili o sprawach ludzi starszych, to Floryda, Arizona, stany, gdzie ludzie z upodobaniem na starość przenoszą się z zimnej, zadymionej północy i ich interesują przede wszystkim sprawy ludzi starszych. A czy oni będą republikanami czy demokratami, to w momencie, gdy na tapecie jest sprawa dopłat do leków na recepty, to bez znaczenia jest, czy jesteś demokratą czy republikaninem, ważne jest, co cię boli. Prawda? I także uważajmy z tą opozycyjnością. Natomiast oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy to partyjna przynależność jest istotna. Szczególnie przy powoływaniu na przykład władz Izby Reprezentantów. One będą powołane na początku nowej sesji, czyli 3 stycznia. I wszyscy republikanie na pewno zagłosują na pana Boehmera, który zostanie w ten sposób. Teraz on jest przywódcą mniejszości republikańskiej. 3 stycznia zostanie wybrany marszałkiem Izby Reprezentantów, po angielsku Speaker of the House. I właściwie nie ma co do tego wątpliwości.
Wszyscy Republikanie na niego zagłosują. Tak samo będzie, jeśli będzie chodzić o wybór przewodniczących komisji. Wszyscy Republikanie zagłosują na swoich członków i także tutaj to upartyjnienie będzie odzwierciedlone. Natomiast gdy chodzi o konkretne ustawy, to zawsze jest wymieszanie członków różnych partii przy uchwalaniu ustaw. To jest bardzo ważne, bo my myślimy, po pierwsze, partia to jest niezwykle spójna instytucja, przywództwo, członkowie, zebrania, legitymacje, składki i tak dalej. Nic takiego nie ma w Ameryce. Nic, żadna z tych cech partii politycznej nie stosuje się do amerykańskich partii. To są bardziej jakieś zbiorowiska, konglomeraty ludzi, którym w miarę po drodze jest ze sobą. Jakoś historyczną tożsamość mają, może bliżej im do demokratów niż do republikanów komuś, no to będzie identyfikował się, utożsamiał się z demokratami, ale bardziej będzie to w odniesieniu do tego, kim rodzice byli, jak głosowali, kim są sąsiedzi. W procesie wychowania i wkraczania w politykę my nabieramy tej tożsamości politycznej, kim jesteśmy, głosując po raz pierwszy, zawsze jakąś tam kogoś wskażemy i później to w jakiś sposób ma wpływ na nas. Zmienienie tej afiliacji to już jest porzucenie kogoś, zdradzenie, prawda? Więc te partie mają swoich członków, którzy mają zwolenników, którzy się z nimi identyfikują. Jak mówię, zaledwie 1/3 wyborców nie identyfikuje się z jedną lub z drugą partią. Natomiast tych, którzy się na dobre i na złe, ten twardy elektorat, to jest w granicach 15% każdej partii. Reszta jest otwarta na możliwość głosowania na kandydata innej partii. Powiedzmy sobie w ten sposób. Dlaczego Amerykanie nie głosują? Wracamy do tego pytania. Ono będzie wracać. Ja tak poprzerzucałem te rzeczy, żeby było troszkę ciekawiej. Proszę Państwa, te kolory, bardzo ładne, prawda? To jak jakaś taka łatka z kolorowego ubrania. Proszę sobie wyobrazić, że to są okręgi wyborcze. Bardzo dziwne kształty, prawda? Ten okręg wyborczy, popatrzcie Państwo, składa się z dwóch części. Ten jest tu jest inny stan i tu jest znowu kawałeczek. Ten okręg też oderwany, kawalątek. Przedziwne to jest, prawda? Pytanie, po co? Dlaczego nie zrobić granic kwadratowych? Byłoby prościej. Dlaczego robić takie granice okręgów wyborczych? Po co to jest? To jest jeden z powodów, dla których Amerykanie słabiej głosują. Ponieważ te okręgi wyborcze tworzone są po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt po wyborach. To znaczy tworzymy granice okręgów wyborczych w taki sposób, żeby zapewnić większe prawdopodobieństwo wyboru pewnemu określonemu przedstawicielowi. Czyli tak, chcemy, żeby był ktoś z mniejszości latynoskiej, powycinamy tak granice okręgu, żeby Latynosi stanowili tam gdzieś 40%. Chcemy mieć Afroamerykanina? Potnijmy. Chcemy, żeby kobieta była? Możemy próbować nawet i kobietę wyciąć z kształtów wyborczych. Chcemy klasa średnia? Proszę bardzo, tu mamy przedmieścia, ale już centrum miasta będzie czarne, bo tam będą Afroamerykanie głosować, prawda? Efekt tego jest tak. To można robić raz na 10 lat po spisie powszechnym, czyli cenzusie, gdzie władze stanowe, znowu nie władze krajowe, nie ma jakiegoś krajowego, nadrzędnego biura, które by to robiło, władze stanowe wyznaczają nowe granice okręgów wyborczych, jeśli trzeba. Mówiłem, że tam 15-20% się przenosi, wyjeżdża, odjeżdża, prawda? Trzeba ich przeliczyć, sprawdzamy. W tej chwili trend jest taki, żeby jechać na południe. I to nie tylko wśród emerytów, ale wśród ludzi, którzy poszukują pracy, tańszych mieszkań, tańszej ziemi, jadą na południe, lepszy klimat. W związku z czym południowe stany Georgia, Alabama, Louisiana i tak dalej zyskują wyborców, tracą je miejsca na północy. Na przykład takie miasto jak Detroit,
które powiedzieli, kojarzy nam się wszystkim z przemysłem samochodowym, wielka metropolia. Jakbyście Państwo zajechali do Detroit dzisiaj, załamalibyście ręce. Jest to miasto wyludnione w ciągu ostatnich 20 lat. Detroit straciło prawie 30% populacji. Ludzie się wynieśli. Ani nie ma dobrej pracy, ani nic ciekawego w Detroit nie ma poza drużyną hokejową Detroit Red Wings, która co jakiś czas... Po to pewno, żeby pocieszyć tę garstkę ludzi, która została, wygrywa Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w hokeju, prawda? Także, ale te okręgi takie poszatkowane, podzielone, takie dziwne kształty okręgów wyborczych mają jedną... mają bardzo negatywny efekt. To znaczy, powodują coś, co ja może pojadę dalej, żeby Państwu przerzucimy parę slajdów, żeby pojechać dalej. O, zobaczcie Państwo. Powodują one taką rzecz, że zaniżają rywalizacji, poziom rywalizacji w polityce. Jak mówiliśmy, wybory to rywalizacja. Wybór między programami, wybór między opcjami. Natomiast w amerykańskich wyborach bardzo często, ja mówię bardzo, z naciskiem na słowo bardzo, macie Państwo tutaj napisałem różne dane, zaraz je przeczytam, odniosę się do tego, ale najpierw powiem, bardzo często zdarza się tak, że wynik wyborów jest znany przed dniem wyborów. A to z tego powodu, że albo kandydat, który jest urzędującym, mówimy o wyborach do kongresu, jest urzędującym członkiem Izby Reprezentantów, czyli reprezentantem, nazwijmy go, z danego okręgu, on wygrywa regularnie większością 15 lub więcej procent głosów, a czasami nawet i 30, jak Państwo widzicie, i to nie jest niespotykane. W związku z czym przy dwupartyjnym systemie partyjnym różnica 15% między zwycięzcą i pokonanym to jest ogromna różnica. To jest różnica na tyle znacząca, że tak naprawdę ta opozycja, ten drugi kandydat jeszcze przed wyborami wie, że właściwie jego szanse na zwycięstwo są nikłe. Takich okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych jest ponad 70%, gdzie właściwie wynik wyborczy jest znany przed wyborami. Jedyne, co mogłoby się stać, to jest urzędujący, czyli wybrany poprzednio z tego okręgu polityk, musiałby popełnić jakiś błąd, znaczący błąd, być uwikłany w skandal korupcyjny, obyczajowy. To powoduje, że wyborcy wtedy powiedzą, nie, ty się nie nadajesz. My ciebie już nie chcemy. Prawda? Wtedy okręg staje się otwartym okręgiem i można się, i wtedy rzeczywiście mamy ostrą rywalizację między kandydatami. Natomiast na co dzień można powiedzieć, że to jest przygnębiające, ale popatrzcie Państwo, na te dane, tu jest, o okręgach bezpiecznych mówiłem, prawda? To jest prawie, że 70% okręgów wyborczych to są okręgi bezpieczne, gdzie nie ma ostrej rywalizacji między kandydatami. W 2000 połowa Republikanów i 2/3 Demokratów wybranych była przewagą 30% nad oponentem. To jest po prostu gigantyczna przewaga. No, to przełamanie tego jest niezwykle trudne. Poza tym, zwróćcie Państwo uwagę na ten przygnębiający fakt statystyczny. W skali kraju spośród 7 tysięcy wyborów prawie 40% przypadków nie było kontrkandydata, znaczącego kontrkandydata, czyli demokrata miałby republikanina, republikanin miałby demokratę. Są kontrkandydaci z mniejszych partii, które nazwijmy wprost planktonem politycznym. Oni nie mają żadnych szans na wybór. To jest przygnębiająca statystyka, która, jak Amerykanie mówią, zniechęca do pójścia na wybory. Oczywiście powód tego, że znacząca część
przedstawicieli ludu ma tak łatwą drogę do tego, żeby być wybranym ponownie, 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 jednym z powodów jest to, że oni się rzeczywiście podobają tym, którzy na nich głosują. A to jest, podobają się, to znaczy, że sprawdzają się jako przedstawiciele danej społeczności, danego okręgu, danego miejsca, bo to jest test. Nie, czy jesteś ideologiem, ideologicznie prawicowy, lewicowy, to nie jest ważne. Ważne jest, co zrobiłeś dla okręgu, co zrobiłeś dla wyborców. W związku z tym, jeżeli ktoś sprawnie działa na rzecz okręgu, że one są pieniądze, są inwestycje, są szkoły, drogi, ulice oświetlone, kanalizacja. Nie ma powodu, żeby tego kogoś nie wybrać na kolejną kadencję. My to mamy u nas w wyborach samorządowych teraz. Na im niższy poziom, im bardziej lokalne te wybory, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wójtowie na przykład będą z wyborów na wybory pozostaną na urzędzie. Jeżeli tylko dobrze sprawują swój urząd, muszą popełnić błąd, coś źle zrobić, żeby zostać odwołanym przez wyborców w postaci zagłosowania na kontrkandydata. Te dane statystyczne, jest mnóstwo różnych danych statystycznych. Jedne z nich, na które chcę Państwu zwrócić uwagę, to są dane z 2008 z wyborów. Gdy były wybory prezydenckie, to jest koszt wyborów. Więc pytanie, czy pieniądze dają szczęście? Czy one dają, pewność wyboru? Pewności nie dają, ale bardzo je uprawdopodabniają. Zwróćcie Państwo uwagę, ja tutaj przetłumaczę. Tu jest zwycięzcy wydali średnio w wyborach do Izby Reprezentantów, do Senatu średnio tyle. Przegrani wydali średnio tyle, średnio 4 miliony do Senatu, średnio 500 tysięcy dolarów w wyborach do Izby Reprezentantów. Połowę albo mniej mają pieniędzy ci, którzy się ubiegają o wyrzucenie urzędującego senatora czy reprezentanta. Statystyka nam mówi, że jeżeli chcesz odnieść sukces i pokonać urzędującego senatora lub reprezentanta, powinieneś zebrać 5 do 7 razy tyle pieniędzy, co on. Wtedy dopiero twoje szanse są wyrównywane. To a propos równości, która tam była jednym z czynników w wyborach, prawda, że to jest ta, żeby wybory były prawdziwe, to musi być równość. Tej równości, jeśli chodzi o pieniądze, w Ameryce nie ma. Gdzieś tutaj mam pieniądze, zaraz zobaczę, bo... Dobrze, jeszcze niżej pewno będzie. A zaraz, tu są ciekawe rzeczy, tak, ale nie, to już może pojechałem za daleko. Chcę Państwu pokazać statystyki dotyczące pieniędzy. O, właśnie. Widzicie Państwo, to są statystyki. Incumbent to jest ktoś, kto sprawuje urząd, kto jest na bieżąco urzędujący. To są statystyki znowu średnie. Izba Reprezentantów i Senat, prawda? A to w momencie, kiedy nie ma urzędującego reprezentanta, znaczy nie ubiega on się o reelekcję. Tyle wynosi koszt wyborów. Ostatnie wybory w sumie kosztowały, wydano na nie około 4 miliardy dolarów. 4 miliardy dolarów kosztowały te wybory, które właśnie się skończyły. To jest cały przemysł. Na tym zarabiają konsultanci, zarabiają firmy, które kreują wizerunek, zarabiają przede wszystkim telewizje, ogłoszenia prasowe, billboardy i tak dalej, i tak dalej. To jest wielki, wielki przemysł. To już jest coś więcej niż tylko danie świadectwa o swoich poglądach politycznych. Te dane statystyczne, one są przygnębiające,
Natomiast tutaj też ponownie widać przewagę urzędującego nad tym, kto ubiega się o urząd. Może już zostawmy te wybory, wróćmy na chwileczkę do tego powodu, który zniechęcać może do brania udziału w wyborach. To, że pieniądze w jakiś sposób rządzą, to znaczy jest bardzo trudno pozbawić urzędowania tego, kto już raz siadł na urzędzie jako senator lub członek Izby Reprezentantów. Popatrzcie Państwo, to są procenty reelekcji wśród tych, którzy ubiegają się o reelekcję. Czyli 94% członków Izby Reprezentantów spośród tych, którzy się ubiegają o reelekcję, jest wybieranych ponownie. Zobaczcie Państwo, to jest stale jak wysoka. To jest najniższa, to jest 85% w 70 roku. To jest średnio przez ostatnie 40 lat, to jest ponad 90%. Ponad 90% kongresmenów, którzy chcą pozostać w kongresie, jest wybieranych ponownie. Czyli wybory jako wymiana elit nie funkcjonują zupełnie w Ameryce. W żaden sposób. Żeby nie zostać wybranym, trzeba popełnić błąd. Jeśli się go nie popełni, dobrze się dba o okręg wyborczy, jeździ się do wyborców, a jeździ się często. Tydzień ma 7 dni. W Ameryce też. W kongresie, ale tydzień polityczny zupełnie inaczej wygląda. Tydzień kongresmena składa się z dwóch rodzajów dni. Dni w Waszyngtonie, kiedy pracuje w kongresie, i to są 3 dni. Wtorek, środa, czwartek. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek jestem w okręgu wyborczym. 4 dni w okręgu, 3 dni w Waszyngtonie. 3 dni pracuję nad legislacją, nad prawami, zasiadam w komisjach, spotykam się z lobbystami, członkami grup interesów. Robię wszystko to, co trzeba jako legislator. Przez 4 dni wracam do moich wyborców. Spotykam się z nimi na polu golfowym, na mecz idę do szkoły średniej, na mecz drużyny futbolowej, zajrzę do lokalnego baru, wieczorem pogadać z ludźmi, pójdę przed zakład pracy, tak jak to u nas pan, który to Napieralski i Olejniczak stawali z jabłuszkiem, żeby rozdawać robotnikom. To jest zupełnie normalna rzecz. Idę rano przed, wychodzą z nocnej zmiany, ja już jestem, ściskam rękę, mówię, jestem taki, muszę się przedstawić, bo mnie nie znają przecież. Mówię, jestem waszym reprezentantem w kongresie, jak się pracuje. Prawda? I taka... cały czas obecni, pracujący nad problemami swoich wyborców. Jakiś wyborca ma problemy z urzędem podatkowym. Kazali mu przyjść za 3 tygodnie i przynieść wszystkie świstki z ostatniego pięciolecia rozliczeń. On mówi, no słuchajcie, ja właśnie nasza firma zmieniła siedzibę, ja to jeszcze mam wszystko spakowane w pudełka, czy nie można by przełożyć? Nie, za 3 tygodnie i tak. Dzwonimy do lokalnego kongresmena naszego i mówię, no jestem wyborcą z okręgu takiego a takiego, mam taki problem, że urząd podatkowy każe mi się stawić za 3 tygodnie, a ja bym chciał jeszcze mieć z miesiąc czasu na uporządkowanie rzeczy, bo się przeprowadziliśmy. Nie ma sprawy. Dzyń, do urzędu podatkowego dzwoni kongresmen albo ktoś z jego współpracowników i załatwia sprawę. Oczywiście on nie załatwi sprawy w taki sposób, słuchajcie, żadnych nowych żadnych obciążeń temu, prawda? Nie. Jeżeli coś będzie należne, to jest należne. Jeżeli coś urząd podatkowy nam zwróci, to jeszcze lepiej, prawda? Nie musimy się dzielić z kongresmenem tymi pieniędzmi. Nie będzie żadnej, że tak powiem, lewizny, ale przełożenie terminu. My musimy mieć wizę, jak jedziemy do Stanów Zjednoczonych, prawda? Jeżeli macie Państwo rodzinę, na której zaproszenie jedziecie i odmówiono Wam wizy w Warszawie, co robicie? Angażujecie rodzinę. Rodzina dzwoni do lokalnego kongresmena i mówi, no ja tu mam, Polska kocha demokrację tak samo jak Ameryka kocha demokrację. Moja kuzynka chciała przyjechać, odwiedzić, dziewczyna studiuje, super, ale nie dostała wizy.
No, może się coś da zrobić. Kongresmen albo dzwoni do Departamentu Stanu, a jeszcze lepiej dzwoni do ambasady w Warszawie i mówi, tu dzwonię z biura takiego kongresmena. Chciałbym się zapytać, czy nie byłoby jakiejś możliwości, żeby jednak ta osoba mogła przyjechać. I oczywiście to nie zawsze skutkuje, ale często skutkuje. To znaczy, no bo w końcu nie dali wizy temu, bo akurat był piąty w kolejce, prawda? To ten nie dostał wizy, a nie, że on jest zagrożeniem dla interesów Stanów Zjednoczonych, prawda? Nawet włączając to element podhalański. To działa. Ktoś lokalnie załatwi tę sprawę. Przedstawiciel, on jest w okręgu po to, żeby załatwiać problemy indywidualnych członków swojej społeczności. A znowu statystycznie ujmując, jedna osoba, której udzieliliśmy pomocy, to jest dodatkowo 10 głosów. No bo każdy powie, porozmawia, ale fajnie załatwił, prawda? Tu załatwił to, załatwił tamto, można z nim pogadać. On dba o nas, dba o wyborców. Z pojedynczym wyborcą też będzie rozmawiał. Po to jeżdżą do okręgu swojego, prawda? I potem powstają takie statystyki. Potem się bierze stąd ta trudność wymienienia elity politycznej, bo ta elita albo musi wymrzeć, albo musi ubiegać się o inny urząd. Inaczej, albo musi popełnić dramatyczny błąd, o czym później już tak na sam koniec jakieś takie troszkę lżejsze rzeczy. Jeśli chodzi o Senat Stanów Zjednoczonych, te dane, te statystyki są niższe, ponieważ bycie senatorem jest bardziej prestiżową rzeczą. W związku z czym jest jakby troszkę więcej chętnych, żeby ewentualnie ubiegać się o stanowisko senatora. Czyli biorąc pod uwagę to, że przewagę mają urzędujący przedstawiciele, urzędujący reprezentanci i senatorowie, mają przewagę w pieniądzach, zbierają, jak Państwo widzieliście, przynajmniej dwa razy więcej mają szansę zebrać na wybory niż ci, którzy chcieliby ich pozbawić miejsca w kongresie, mają możliwość poprzez różne struktury partyjne wpłynąć na granice okręgów wyborczych, tak żeby zagwarantować sobie stałą wybieralność. To są powody, dla których ci, co bardziej zorientowani w polityce, Amerykanie mówią, to nie ma sensu głosować. Po co? To niewiele zmieni. A poza tym nie jest źle. W końcu to są statystyki, które mówią, że 94% osób jest wybranych ponownie, bo oni dobrze robią swoją robotę. Myśmy w tym roku mieli szczególne wybory. Były to wybory, jedziemy tutaj wcześniej, wybory, które miały być prawdziwą rzezią elity. Powstał ruch zwany Partią Herbacianą, Tea Party Movement. Odwołuje się to do czasów ojców założycieli. Tutaj mamy taki rysunek człowieka sprzed 200 lat, kiedy to w Bostonie, w ruchu sprzeciwu przeciwko Brytyjczykom i podatkom nakładanym na kolonie, wyrzucono do portu, do wody, cały ładunek herbaty przywiezionej na statku. To był taki akt sprzeciwu kolonistów przeciwko Brytyjczykom i ich arogancji władzy. I dla upamiętnienia tego ruch sprzeciwu wobec establishmentu, takie ładne polskie słowo, establishment, ruch sprzeciwu wobec establishmentu przyjął nazwę ruchu herbacianego, Tea Party. To party nie oznacza partii, oznacza grupę ludzi, którzy mają wspólny cel. Także to Tea Party to nie jest partia herbaciana, bo to źle brzmi, bo po polsku od razu myślimy struktura, członkowie, zebrania, legitymacje. Nic takiego, to jest ruch społeczny. Ruch sprzeciwu wobec establishmentu, wobec elit waszyngtońskich. W retoryce masakra. To znaczy retoryka herbaciarzy
retoryka sprzeciwu wobec Waszyngtonu, czyli tej amerykańskiej Warszawki, skorumpowanej, przegniłej, idącej na zgniłe kompromisy, dramatyczna. To znaczy właściwie nikt nie powinien zostać wybrany ponownie. W tym roku ta wybieralność spadła w stosunku do poprzednich wyborów zaledwie o 6%. 86% członków Izby Reprezentantów zostało przywróconych na swoje stanowisko i 82% senatorów. Mimo całego tego krzyku, że tutaj coś się dzieje, jakiś oddolny ruch, który zmiecie elitę polityczną i zastąpi ją nowymi ludźmi, statystyka mówi, że to nie jest prawda. Natomiast na poziomie retorycznym natomiast na pewno nastąpiło odnowienie wartości amerykańskich. Powiedziałbym tak, ten ruch przyczynił się na pewno do tego, że Amerykanie przypomnieli sobie, kim są. Czyli mówiliśmy, wybory jako sytuacja, która buduje tożsamość elektoratu. I w tym sensie te wybory na pewno spełniły tę rolę. Amerykanie przypomnieli sobie, jakie są ich wartości. Demokracja, indywidualizm, wolność, równość i mały rząd. Powiedzmy, żeby te pięć wartości kluczowych, wartości credo amerykańskiego, prawda? I powiedzieli, oni powiedzieli to w tym roku, prawda? Tutaj podatków nie chcemy, socjalizm, jakieś hasła całkowicie bzdurne były głoszone, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, niemniej mocno brzmiące. Stąd nasze przekonanie, że ten ruch jest taki szalenie silny. Tu jest piękna parafraza słynnego zdania Martina Luthera Kinga, nieprzetłumaczalnego zresztą na polski, bo to jest po angielsku I have a dream. Każdy, kto zna angielski, wie, że dream może być marzenie albo śnimi, albo sen. I tak naprawdę to nie wiemy dokładnie, co było lepsze. Czy on powiedział, że marzy mi się i to w zasadzie powiedział, mówiąc o przyszłości, że marzy mu się, że będzie kiedyś biała dziewczynka z czarną dziewczynką razem się bawić w Alabamie, w Georgii i nikt nie będzie nikogo prześladował. Ale równie dobrze mógł powiedzieć, że śniło mi się to, ale jemu się marzyło, więc powiedzmy mam marzenie, ale równie może być to sen, bo nightmare to jest koszmar nocny, prawda? Czyli mam koszmary, zamiast I have a dream, my już nie mamy marzeń, my już nam się nic przyjemnego nie śni, mamy już tylko koszmary, więc jak wyrzucimy elitę z Waszyngtonu, to będzie na pewno lepiej. Ta pani tutaj to jest Sarah Palin, która kreuje się na przywódczynię, na jedną z przywódczyń, bo ten ruch jest niespójny, rozdrobniony, rozrzucony. To są po prostu niezadowoleni ludzie, którzy dzięki internetowi również, dzięki mediom zobaczyli, że jest ich dużo, że jest ich, potrafi ich być bardzo dużo, setki tysięcy na wiecu w Waszyngtonie, 350 tysięcy na wiecu w Waszyngtonie. Poczuli pewną siłę, siłę sprzeciwu wobec elity politycznej, ale jak mówię, jest to przede wszystkim na poziomie retorycznym. To co ważne, to jest ten powrót do źródeł i przypomnienie sobie kim jesteśmy. Świetnie, 5 minut. Natomiast w 1912 mieliśmy podobne, takie ruchy zdarzają się co jakiś czas. W 1912 roku przewodniczył podobnemu ruchowi sprzeciwu wobec elity były prezydent Theodore Roosevelt. Zresztą bardzo, bardzo słynny prezydent, niezwykle dynamiczna i fantastyczna, fantastyczna postać. Zresztą w tymże 1912 roku kiedyś przed jednym z przemówień, a mówił z głowy, był doskonałym mówcą, ale miał notesik ze złożonym przemówieniem w kieszonce i idąc na przemówienie, jeszcze nie było żadnego Secret Service i ochrony i tak dalej, ktoś do niego strzelił. Strzelił mu w serce. Kula utkwiła w notesie, zraniła go. Notes osłabił uderzenie, został zraniony, krwawił, ale poszedł. 1,5 godziny przemawiał
I to był taki z samozaparciem polityk, prawda? I dopiero później udał się do lekarza, okazało się, że to nie było groźne, prawda? No, jak ktoś ma coś ważnego do powiedzenia, to nawet kula go nie zatrzyma. Natomiast ta mapa jest o tyle ważna, że ona pokazuje w 1912 roku kolor czerwony, to są głosy oddane na republikańskiego, urzędującego wtedy prezydenta Tafta. Zdobył zaledwie 2 stany. To jest jeden jedyny raz w historii, kiedy ruch oddolny, ruch sprzeciwu zdobył więcej głosów, tak zwana trzecia partia, bo tak to nazywają Amerykanie, zdobył więcej głosów niż jedna z fundamentalnych, kluczowych, tych dominujących partii, demokratów lub republikanów. To niebieskie to są głosy na prezydenta, na kandydata Woodrow Wilsona, który został prezydentem, a te zielone to są stany, które zagłosowały na Theodora Roosevelta, czyli zabrał wszystkie głosy elektorskie, bo ale nie wnikajmy może w szczegóły. W każdym razie to jest ten moment już. Dobrze. O, proszę Państwa, kolejny powód, dla którego ludzie, powiedziałem, że ten rozrzut ideologiczny na amerykańskiej scenie politycznej nie jest zbyt wielki. Popatrzcie Państwo, to są wszyscy kandydaci, jeśli mówimy lewica, prawica, takie wolnościowe albo żądające bardziej ingerencji władzy w życie polityczne. Wszyscy prawie, że kandydaci z prawyborów, czyli ubiegający się o prezydenturę amerykańską, mieszczą się w tym jednym kawałeczku. Tutaj mamy jedynego samotnego, prawie że socjalista Ralpha Nadera, który mieści się po lewej stronie spektrum, a właściwie większość to są ludzie z centroprawicy lub prawicy. W związku z czym Amerykanie, jak się pytają, no dobrze, czy to tak naprawdę robi wielką różnicę, kogo wybiorę ideologicznie? Filozoficznie to nie robi wielkiej różnicy między kandydatami. To teraz przelecimy szybko przez parę szczegółów, smaczków, bo właściwie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o politykę, zostały powiedziane. Ta pani to jest Lisa Murkowski. Wybrałem osoby, które mają związek z polską historią, czy rodzinnie z Polską są związane, nie mówiąca po polsku. Córka byłego gubernatora Alaski, Franka Murkowskiego, który to, proszę Państwa, no patrzmy, demokracja, prawda? W 2002 roku Frank Murkowski, który jest senatorem, wygrywa wybory na gubernatora. W związku z czym zwalnia się stanowisko senatora. Prawo stanowe mówi, konstytucja stanu Alaska mówi, że gubernator mianuje na swoje stanowisko, na opuszczone, na wakat w Senacie, kogo chce. I kogo mianuje ojciec? Córkę. Nepotyzm? Ja wiem, no, że tak od razu, tak ostro, nepotyzm. No. Jawny nepotyzm oczywiście. Doprowadziło to do takiego krzyku na Alasce, że zmieniono konstytucję, która zakazuje gubernatorowi mianowania członków najbliższej rodziny, wskazywania na członka, na miejsce w Izbie Reprezentantów lub w Senacie. Ale Lisa Murkowski jest ważna z innego jeszcze powodu i związany jest to powód z partią herbacianą. Otóż herbaciarze jakby zaatakowali republikanów w tym roku, szczególnie w czasie prawyborów, to znaczy doprowadzili do sytuacji, gdzie w prawyborach republikańscy urzędujący senatorowie lub reprezentanci przegrali z kandydatami herbaciarzy. I tak było właśnie na Alasce. Lisa Murkowski jako urzędująca senator nawet nie mogła się ubiegać z ramienia partii republikańskiej o urząd senatora, bo partia w wewnętrznych prawyborach powiedziała, że nie chce, żeby ona się ubiegała o stanowisko senatora. Wybrano zwolennika herbaciarzy, czy proponowanego przez herbaciarzy Joe Millera. Lisa Murkowski nie poddała się. Prawo w 30 paru, zdaje się, w Stanach Amerykańskich pozwala, żeby dopisać na kartę w dniu wyborów kandydata, który nie figuruje na niej jako,
jako kandydat jednej z partii politycznych. I Lisa Murkowski jako kandydat dopisywany zdobyła ponad 100 tysięcy głosów. Joe Miller, republikanin, zdobył troszeczkę ponad 90 tysięcy głosów, a demokrata zdobył 32 tysiące głosów. I Lisa Murkowski wraca na swoje stanowisko w Senacie. Z zewnątrz. Ale dlaczego wraca? Bo ludzie z Alaski ją znają, poznali, wiedzą, że ona zrobiła dużo dobrych rzeczy dla Alaski, więc mówią, Lisa, wracasz do kongresu. A to nic, że nie wygrałaś prawyborów, to nic, że nie reprezentujesz głównej partii. Jesteś nasza, prawda? Jesteś nasza. Nasz człowiek w Waszyngtonie. Przypominam frekwencję procent reelekcji. Są miejsca w Stanach Zjednoczonych, które wybierają notorycznie dziwnych ludzi. Takim miejscem jest Minnesota. Stan szalenie liberalny, powiedzmy. Stan, który, gdzie ludzie mówią, zaryzykujmy, co nam szkodzi. Jesteśmy niedużym stanem na północy, od nas niewiele zależy. To dlaczego nie mielibyśmy pokazać światu, że jesteśmy inni? Tenże pan, widzicie państwo tu, to jest gubernator stanu Minnesota. Były w latach tam, jeżeli kto dobrze czyta, to może sobie przeczytać, że to jest Jesse the Body Ventura, zawodowy zapaśnik. Nie ma nic bardziej udawanego niż zawodowe zapasy. Popatrzcie sobie państwo w telewizji, to zresztą bardzo śmiesznie, bo to jest WWF. Dla wielu uczniów, jak się ich pytać, to wszyscy mówią, oczywiście to World Wildlife Fund, prawda? To jest zielona inicjatywa, ochronimy zwierzęta. Jak pokazać to Amerykanom, to im, oczywiście World Wrestling Federation, Światowa Federacja Zapasów, tych właśnie takich udawanych zapasów. I tenże Body Jesse, ciało Ventura, został w 1999 roku gubernatorem stanu Minnesota. I bardzo dobrze sobie radził jako gubernator. Zrezygnował po 4 latach, stwierdził, że polityka to nie dla niego, tam nie za wiele można zdziałać. To bagienko takie. Dzisiaj mieszka w Meksyku, sobie coś tam uprawia. Mrożek był w Meksyku, Jesse the Body Ventura też w Meksyku. Czyli intelektualiści i tacy średnio mózgowcy też mogą sobie do Meksyku jechać, żeby tam pomieszkać. Tu nie będzie Schwarzeneggera, zakładam, że Arnolda Schwarzeneggera państwo wszyscy znacie, ale będzie inny polityk z Minnesoty, z tejże samej Minnesoty, Al Franken. Komik występujący w bardzo, bardzo znanym programie Saturday Night Live. Kiedyś, już teraz nie, teraz jest on senatorem Stanów Zjednoczonych. Ale czy chcielibyście państwo wybrać na senatora człowieka, który w ten sposób nie boi się publicznie pokazać, oczywiście nie w czasie kampanii, tylko w czasie, gdy pisał skecze dla Saturday Night Live i występował w tym najpopularniejszym programie satyrycznym w Stanach Zjednoczonych. Nie ma lepszego, nie ma bardziej znanego. Sobota wieczór, 23:30. U nas też możecie państwo sobie to obejrzeć. I to właśnie jest on jako postać z tego. Proszę zobaczyć. I'm good enough, I'm smart enough, and doggone it, people like me. Pasuje bardzo do wyboru. Jestem dobry, jestem mądry i ludzie mnie lubią. I oczywiście został senatorem. Nie tak łatwo, bo został senatorem po przeliczeniu głosów, tylko 312 głosami pokonał kandydata republikanów, urzędującego senatora. Czyli cuda się zdarzają, prawda? Ale to jest Minnesota, bardzo, bardzo specyficzny stan. Tutaj niestety jest troszkę jasno i nie widać dobrze wszystkich nazw partii, ale proszę państwa, tu jest mnóstwo nazw różnych partii politycznych, jest ich około 40. One nie są o zasięgu krajowym, to są o zasięgu przeważnie lokalnym partie. Natomiast, jak państwo widzicie, w 2000 roku o urząd prezydenta, w tym roku było podobnie, bo bierzemy pod uwagę również prawybory. 128 kandydatów na prezydenta, my widzimy dwóch. Oczywiście tych dwóch zostaje jesienią, tych 128 to jest zimą i na wiosnę, kiedy partie główne mają prawybory, mniejsze partie również mają prawybory, czy wysuwają, starają się wybrać swoich kandydatów.
Ale i partia rewolucyjna się tutaj znajdzie, i partia jakiejś akcji socjalistycznej, no zieloni, partia wartości rodzinnych, koncentruje się na tym, co państwo i tak widzicie, prawda? Dobrze. I we the people, prawda? I pacyfiści, i różnorodni mogą znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej. Tu może o lokalnym obliczu to już przelecimy, żeby się na tym nie skupiać. Zdarza się tak również, za chwileczkę państwu pokażę, że lokalizm, bo zmierzam do tego, skoro mamy zakończyć, to zmierzam do pewnej cechy amerykańskiej polityki, którą jest lokalizm. Przywiązanie do lokalnych wartości, lokalnych problemów, lokalnych interesów, jak również to się może objawić tym, że partia na terenie stanu, czyli to jest właściwie duża lokalność, prawda, może wyłonić kandydata na senatora lub gubernatora, takiego, którego elita partyjna w Waszyngtonie wcale nie chce. I nastąpiła taka sytuacja, ta elita waszyngtońska nie ma nic do powiedzenia w kwestii tego, kto będzie się ubiegał o mandat senatora w Luizjanie czy gubernatora w Luizjanie. O tym decydują prawybory. Ta elita może wskazywać, może sugerować, może nawet prezydent. Proszę państwa, w 1991 roku, tam jest pokrótce opisana historia Davida Duke. David Duke ubiegał się o mandat gubernatora Luizjany. Wcześniej spędził 2 lata w Izbie Reprezentantów Luizjany, ale ubiegał się o mandat gubernatora Luizjany z ramienia Partii Republikańskiej. I zdobył tę nominację w prawyborach. Zdobył tę nominację w prawyborach ku zgrozie republikanów w Waszyngtonie. Prezydent Bush, republikanin, przyjeżdża do Minnesoty prowadzić kampanię przeciwko Davidowi Duke'owi, kandydatowi republikanów na gubernatora. Dlaczego? Ponieważ David Duke, tutaj akurat nie on jest na zdjęciu, bo takiego nie mogłem znaleźć, był członkiem Ku Klux Klanu. Człowiekiem, który jak był studentem, to chodził po kampusie uniwersyteckim ubrany w faszystowski, w nazistowski mundur. Człowiekiem, który jawnie głosił poglądy rasistowskie. Człowiekiem, który w roku 1980, gdy opuścił Klan, założył organizację, która jest Krajowym Stowarzyszeniem na Rzecz Praw Białych. Twierdzi, że czarni, kolorowi niszczą Amerykę, w związku z czym biali muszą się skupić na sobie, żeby walczyć o swoje prawa. W momencie, gdy przegrał, gdy w 92 ubiegał się właśnie o stanowisko gubernatora, przegrał, ale proszę, powiedział później tak, najbardziej liczyło się dla niego to, że zebrał 55% głosów swojego elektoratu. 55% białych Amerykanów z Luizjany głosowało na Davida Duke'a, wiedząc o jego przeszłości. Tu nic nie jest tajne. To nie wyszło nagle w przeddzień wyborów. To jest lokalizm amerykańskiej polityki. Ma swoją ciemną stronę, możemy powiedzieć, w tym momencie, prawda? Ale to tak jest. Taka jest ta amerykańska polityka, takie są wybory. I oddolne, spontaniczne, demokratyczne, one mogą nie wyłaniać, nie prowadzić do wymiany elity w Waszyngtonie, bo nie prowadzą. One mogą nie dawać wyborcom możliwości poparcia różnorodnych opcji ideologicznych, bo nie dają takich możliwości. Ale dają im możliwość wyboru ludzi na bardzo różnorodne stanowiska. Dają im możliwość wpłynięcia na to, kto będzie się ubiegał o urząd. Nie rządzą elity partyjne, tylko rządzą ludzie, którzy się identyfikują z partią w tej kwestii.
dają możliwość wybory wysłania do Waszyngtonu naszego człowieka, swojego człowieka, człowieka, który będzie zabiegał o interesy danej społeczności, danego okręgu wyborczego. I tak jak w Polsce, jak świętej pamięci poseł Gosiewski załatwił peron we Włoszczowej, to znaczy zbudowano bardzo długi peron, odnowiono i zatrzymano tam chyba dwa pociągi Kraków-Warszawa, szybkie pociągi, nie wiem, czy intercity, czy pospieszne, czy ekspresy zatrzymywały się na tej stacji. Myśmy wszyscy krzyczeli, straszna rzecz, no to jakaś prywata. Poseł załatwił w swoim okręgu naprawę peronu. Gdybyśmy rozmawiali z Amerykaninem, Amerykanin tylko powiedział, świetny poseł. Po to się zostaje posłem. O to chodzi, żeby załatwiać takie rzeczy. I nie mówcie nam, że wy wszyscy siedzicie w parlamencie i tylko myślicie, jakby tu Polsce zrobić dobrze. Dobro kraju w Ameryce jest jakby pochodną tych wszystkich dóbr indywidualnych. One się składają na siebie, tak jak ta mapa wyborcza składająca się z 435 punkcików okręgów wyborczych. To jest 435 koncepcji tego, czym jest dobro publiczne. W sumie to wypełnia nam całą Amerykę. W jakiś sposób tworzy to interes kraju. Tworzy to zaspokojenie interesu kraju. Wszystko na drobniutką, lokalną skalę. I politykiem, któremu zawdzięczamy taką właśnie definicję amerykańskiej polityki, jest Tip O'Neill, Speaker of the House, przez 10 lat zaledwie, ale taka postać, która pokazuje tutaj, proszę Państwa, demokratyczny Speaker of the House, potrafiący świetnie sobie dać radę i współpracować z republikańskimi prezydentami Ford, Bush i Reagan. Prawda? To też jest cecha tej polityki, która nie jest zideologizowana, która nie jest podzielona partyjnie w sposób taki, że partie ze sobą nie rozmawiają. One rzeczywiście ze sobą się kłócą, ale to przede wszystkim na poziomie retorycznym, jeśli chodzi o konkret. Znajdywanie rozwiązań dla problemów, potrafią się porozumieć, podać sobie rękę i wspólnie rozwiązywać problemy. I taka jest ta amerykańska demokracja. Nie wiem, czy ona jest zgodna z Państwa wyobrażeniem. Jak dzisiaj przychodziliście na to spotkanie, czy to o niej wiedzieliście, czy nie. Przy następnej okazji gdzieś pewno może jakiś zajęć, jeszcze te różne inne smaczki mogę Państwu opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Słucham? Jeszcze pytania, zaraz tak. Tak, jeszcze nie idziemy nigdzie, bo ja mam nadzieję, że Państwo może macie jakieś pytania do mnie, po których może nastąpić druga runda oklasków, ale najpierw może jakieś pytania. I proszę nie liczyć na to, że potem na zajęciach mnie spotkacie i zapytacie, bo teraz jest najlepsza okazja. Może ja mam odpalony komputer, może coś ciekawego pokażę jeszcze. Co? Nie ma chętnych? O, dobrze. O, pan szczególnie, prawda? Pan do tego wycinka, który pan wysłuchał, czy ogólnie? Nie, do wycinka jest. Wycinka, ogólnie. Słucham. Ja chciałem spytać, czy skoro partia tak silnie po panu sukces odniosła, można powiedzieć, że nie odniosła jakiegoś szczególnego sukcesu, to czy to czyni amerykańską politykę nierozwojową? Nie, znaczy tak, Tea Party rzeczywiście odniosła ograniczony sukces, jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów i Senat. Natomiast to, co na pewno osiągnęła, to jest wprowadzenie tego odnowienia tożsamości do dyskursu publicznego. I na poziomie lokalnym, ja tych danych nie mam, ale na poziomie lokalnym procentowo im się udało znacznie lepiej wprowadzić ludzi, którzy myślą właśnie w tym sensie oczyścić politykę, zrównoważyć budżet, zmniejszyć podatki, sprawić, żeby władza była mniej zaangażowana w rozwiązywanie problemów obywateli, pozwolić obywatelom samym sobie rozwiązać problemy. Także na poziomie lokalnym to jest jakaś fala wznosząca się. Tyle tylko, że amerykańska polityka, mówiłem, że partie amerykańskie są ideologicznie niespójne, to są takie dość luźne konglomeraty ludzi, którym po drodze ze sobą. I to tworzy pewną specyficzną właściwość tych partii, że one z łatwością mogą inkorporować
do swojego programu, który nie jest obowiązkowy. One mają program, nawet na stronie, jak się zalogujemy, to tam jest program partyjny, ale on nie jest obowiązujący. Nikt nie musi go używać, stosować, mówić, że to jest świetny, jedyny i najlepszy program. Więc do tego programu z łatwością można będzie wprowadzić elementy głoszone przez Tea Party, co spowoduje, że za 2 lata rację bytu straci powoływanie jakiejś tam trzeciej partii. Czy Tea Party ma się przeistoczyć w nową, taką ustrukturyzowaną partię polityczną? Ja mówię, że nie, nie przekształci się, bo nie będzie potrzeby, bo jej hasła zostały na tyle skutecznie głoszone dzisiaj i to retorycznie wprowadzono do dyskursu, przestraszono elity i te przestraszone elity będą lepiej słuchać w tej chwili. Także to jest również mechanizm zmiany w amerykańskiej polityce. Właśnie wtedy, kiedy te dwie duże partie albo zbyt blisko siebie są ideologicznie, wtedy tworzy się miejsce bardziej, na bardziej prawicowe i bardziej lewicowe głosy, albo gdy one się spolaryzują i rozejdą bardzo, to wtedy w środku powstaje, tak jak w 1992 roku był Ross Perot, niezależny biznesmen teksański, wydał prawie 90 milionów dolarów na kampanię prezydencką, mówiąc głównie o zrównoważeniu budżetu, prawda? I także to jest taka specyfika amerykańskiej polityki. Stąd to jest ważny ruch, ale nie przeistoczy się w trzecią siłę według mnie. Słucham. Pytanie, bo wiem, czy była poruszana kwestia, że pani Sary Palin, ale chciałem się spytać, jak pan ocenia szansę pani Sary Palin w 2012? No, widzi pan, niech żałuje pan, że nie było od początku. Ja poświęciłem Sarze Palin i jej szansom ubiegania się o prezydenturę przynajmniej 10 minut. Rozmawialiśmy o jej karierze, o rodzinie, dzieciach i wszystko. Były zdjęcia w bikini i inne. Niech pan żałuje. Ruch herbaciany. Bo Sarah Palin i ruch herbaciany, czy on może ją wynieść? Nie może, ponieważ raz, Sarah Palin nie jest kandydatem kalibru prezydenckiego, to znaczy ubiegając się o wiceprezydent, będąc kandydatem na wiceprezydenta wskazanym przez Johna McCaina w 2008 roku, pokazała, że ma czasami szybciej mówi niż myśli. Niestety to jest cecha polityka, która przeważnie go kładzie. To znaczy w trakcie amerykańskiej kampanii wyborcze trwają rok, półtora, kampania prezydencka i nie sposób jest utrzymać język za zębami, jeżeli jest język szybszy niż rozum. Więc to ją na pewno położy. W związku z czym republikanie będą 2 razy pomyślą, zanim wskażą ją jako kandydata. A jeżeli partia herbaciana miałaby wskazać, to będzie mało znaczący polityk, bo partia herbaciana za 2 lata nie będzie spójną siłą, która będzie mogła wypromować kogoś. Ja myślę, że oni pójdą drogą raczej tą samą, którą poszli tym razem, to znaczy oddolnie wpływanie na republikanów i demokratów w wyborach, żeby wysłuchać ich haseł. Słucham. Ja mam pytanie o gerrymandering, tylko nie wiem, czy ja wszystko dobrze zrozumiałem, z tego zacznę, ponieważ skoro granice okręgów wyborczych można zmieniać po każdym cenzurze, czyli co 10 lat tylko, a tak jak te statystyki oglądaliśmy, co 2 lata mniej więcej 15% wyborców musi ponownie się zarejestrować, to może dojść do takiej sytuacji, że te okręgi wyborcze są po prostu skrajnie różne, jeśli chodzi o liczbowość w pewnym momencie. Może. Przyjmuje się, że w okręgu do Izby Reprezentantów powinno być około 800 tysięcy wyborców. Może, gdyby był jakiś eksodus ludzi, na przykład sytuacja Detroit jest taką sytuacją, prawda? Ale to jest tak rzadkie, że to po prostu jest to pewien koszt procedury. Nie można częściej tego zmieniać, bo to by wprowadziło element niestabilności. To nie jest tak, że wszystkie okręgi co 10 lat na nowo rysujemy. Przecież każdy kandydat z okręgu, który już jest rozrysowany, on ma swój interes w tym, żeby nie zmieniać tego okręgu, bo on już się dał poznać, on już tam ma swoich wyborców, już dla kogoś jest swoim człowiekiem, prawda? Także to nie jest tak, że co 10 lat od nowa rysujemy. My po prostu doprowadzimy, robimy modyfikacje, a jeżeli mamy dodać okręg w jakimś stanie, to oczywiście wtedy zaczyna się
wtedy zaczyna się myślenie, jak to ładnie wyciąć, żeby nikomu nie zaszkodzić, a jednocześnie w miarę przejrzysty sposób ukształtować ten następny, żeby nie było niewiadomej, żeby to już wiadomo mniej więcej było, kto będzie wybrany z tego okręgu. Kobieta, biznesmen, czarny, latynos. Te rzeczy możemy przewidzieć mniej więcej, jak to będzie. Natomiast no jest to praktyka, którą reformatorzy amerykańscy mówią, że powinniśmy odebrać stanom prawo do wytyczania tych granic. Granice okręgów wyborczych powinny być wytyczane przez jakąś krajową komisję, zespół mędrców. Ale biorąc pod uwagę amerykańską kulturę polityczną, źle rokuje takim propozycjom reform, bo Amerykanie nie lubią, żeby zabierać coś stanom, obywatelom, bo władza stanowa, władza w miastach jest bliska obywatelom. Władza federalna jest uznawana za daleką, wyalienowaną, wyobcowaną. W związku z czym stworzenie takiej komisji, która by miała dzielić okręgi wyborcze na poziomie krajowym, jest w zasadzie niemożliwe do przeprowadzenia, bo to jest niezgodne z kulturą polityczną amerykańską. Już mam takie drobne pytanie. To się okaże, czy drobne. Bo ta z mapki, którą pan profesor wykazał, że okręgi wyborcze nie tylko mogą mieć inny kształt, ale mogą być podzielone na części. Mogą być, tak. To jest przedziwna prawidłowość i to gerrymandering bierze się z dwóch słów. Od salamandry, która jest taka plamistą jaszczurką, prawda? Stąd się to mandering od salamander, a Jerry, nie imię J Jerry, tylko przez G Jerry, jest od nazwiska bodajże gubernatora Massachusetts, który to jest praktyka nie dzisiejsza, to jest praktyka z samego początku amerykańskiej demokracji, z początku XIX wieku, kiedy takie właśnie wykrawanie szczególnych okręgów wyborczych się rozpoczęło. Chciałem spytać, czy w skrócie mógłby pan profesor podać inne powody rozbieżności w statystykach reelekcji Senatu i Izby Reprezentantów? To znaczy rozbieżności statystyki? Pan wspomniał, bo były niższe statystyki reelekcji do Senatu, nieznacznie, ale... Reelekcji niższe. Rozumiem, że jeżeli mandring też się z tym wiąże, pan wspomniał jeszcze, że jest wielość... To się wiąże, w związku z czym do Izby Reprezentantów wybory są bardziej przewidywalne, tak? Do Izby Reprezentantów okręgi jest większa ilość bezpiecznych okręgów, prawda? To wszystko wpływa na to, że jest większy procent reelekcji. Poza tym urzędujący reprezentant, jemu łatwiej jest zyskać poparcie czy bycie polubionym przez ludzi w mniejszym okręgu, bo on może w sposób bardziej namacalny działać na rzecz ich interesu. Stąd, że ten incumbent, czyli urzędujący reprezentant, ma przewagę nad jakimkolwiek kontrkandydatem. Czyli prestiż, wielość kandydatów na stanowisko senatora? Prestiż, wielość kandydatów na stanowisko senatora, konieczność... to już są poważne wybory, to są zaangażowane, są duże pieniądze. Jak widzieliśmy, tam średnia była dla urzędującego ponad 8 milionów dolarów, prawda? Zdarzają się takie okręgi, gdzie trzeba wpompować 20, 30 i się nie jest wybranym. To też się zdarza. Także pieniądz nie kupuje miejsca w kongresie. To muszę państwu powiedzieć, bo jest duże prawdopodobieństwo, że duży pieniądz napotka na duży pieniądz z drugiej strony i to czasami rodzi szalenie denerwujące Amerykanów. Dane na przykład gdzieś w wyborach do Senatu w New Jersey, w Virginii w 2002 roku obaj kandydaci wydali coś 58 milionów dolarów, jeden 28, drugi 27. I jeden wygrał, ale drugi wydał 27 i nic z tego nie miał, prawda? Ten dopiero miał kolegów bogatych, prawda? I znajomych i wiedział, gdzie się obracać. To są czynniki. Poza tym dłuższa jest kadencja senatora, z tym idzie więcej władzy, więc o to warto bardziej walczyć, bo jest się na 6 lat
senatorem, więc warto zainwestować w to, więc jest większa chęć ubiegania się o stanowisko senatora niż członka Izby Reprezentantów. Z Senatu potem łatwiej zostać kandydatem na prezydenta. To też sprzyja rywalizacji o miejsca w Senacie. Poza tym jest ich 100, zaledwie większy wpływ na politykę. Skoro każda izba musi uchwalić ustawę w dokładnie tym samym brzmieniu, to w jednej 100 uchwala, w drugiej to się dzieli na 435. Także więcej w mediach są senatorowie i to jest jakby taki krok do dalszej kariery, jeżeli nas to interesuje. A dalsza kariera to może być tylko gubernator albo prezydent. Ktoś jeszcze? Nie. Dobrze. To proszę Państwa, zapraszam Państwa serdecznie na kolejne wykłady z tej serii, które będziemy informować, kiedy one będą, bo każdy będzie na inny temat gospodarczy, jakieś kulturowe również sprawy, polityka zagraniczna. I to jeszcze będą okazje, żeby się pytać dobrych ludzi o to, o zweryfikować swoje wyobrażenia o Ameryce, bo ja bym chciał, żeby Państwo właśnie tak traktowali ten cykl wykładów jako możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń, a nie tylko uczenie się od zera tego, czym jest Ameryka i jak ją widzieć. Dziękuję bardzo jeszcze raz w imieniu organizatorów i zapraszam na następne spotkanie.